Witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu, trochę po dłuższej przerwie. Proszę Państwa, dzisiaj nie będę tutaj specjalnie oryginalny. Chciałbym powiedzieć trochę o kwestii odejścia Donalda Tuska z rządu i objęciu przez niego eksponowanej funkcji w strukturach Unii Europejskiej. Zacznę od czegoś, co wiąże to odejście Donalda Tuska ze Stalową Wolą. Przypominam sobie, jak Donald Tusk wychodził z sali konferencyjnej w Hucie Stalowa Wola i przechodząc koło mnie, to było parę lat temu, powiedział tak: panie prezydencie, Ruski nie przyjdzie. No trochę się od tego czasu zmieniło i okazało się, że Donald Tusk racji nie miał, mylił się co do tego. Gdyby się wtedy być może nie mylił, nasza armia byłaby już w lepszym stanie niż jest obecnie. Ale tak się składa, proszę Państwa, że dwóch polskich polityków, którzy pełnili najbardziej eksponowane funkcje w strukturach Unii Europejskiej, to moim zdaniem dwóch najgorszych premierów w ostatnich 20 kilku latach. To jest Jerzy Buzek i Donald Tusk. Jerzy Buzek to dla mnie hańba i wstyd polskiej polityki. Jego rząd, rząd AWS-u, Akcji Wyborczej Solidarność, wprowadził to, co mówiono o czterech reformach, ja to nazywam czterech jeźdźców apokalipsy, i po tych tak zwanych reformach rządu Jerzego Buzka Polska się do tej pory nie może pozbierać. I długo mógłbym tutaj opowiadać, jakie fatalne skutki dla samorządów przyniosło wprowadzenie powiatów. No ale zobaczcie Państwo, jak to w naszym kraju jest. Jerzy Buzek, który powinien już być dawno na aucie, wrócił po pewnym czasie w glorii i chwale, osiąga absolutne, rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o wybory. Tak jakby Polacy kompletnie zapomnieli i nie kojarzyli sobie tego faktu, że to jego rząd i on osobiście jest odpowiedzialny za to, że państwo polskie tak kiepsko do dzisiaj funkcjonuje. Podobnie jest z Donaldem Tuskiem, który, no, jego polityka doprowadziła do tego, że prawie 2 miliony młodych, zdolnych Polaków zostało wygnanych z kraju w poszukiwaniu pracy na świecie. Zostaliśmy okradzeni ze 150 miliardów w otwartych funduszach emerytalnych i długo by jeszcze można było tutaj wymawiać, mówić to, do czego doprowadziły rządy Donalda Tuska. Zostaje teraz na tym eksponowanym stanowisku, na którym nie będzie miał wiele do powiedzenia, bo na tym stanowisku, no, to jest takie nie wiadomo co. Najlepiej widać to było po jego poprzedniku, po panu Rompaju, który był nic nieznaczącym politykiem. O wszystkim decydowały najmocniejsze państwa w Europie i tak będzie. Trochę Donald Tusk przypomina pieska pudelka pani Angeli Merkel i trzeba by się zastanowić, w jakim stanie zostawia kraj. Z gigantycznym długiem, który będzie kładł się na sytuację Polski jeszcze przez parę pokoleń, z niepewną sytuacją geopolityczną, co do której sami się sporo przyczyniliśmy i to nie tylko Platforma i Tusk, ale i PiS i to hajlowanie przez Kaczyńskiego na Majdanie w Kijowie. Nie mamy tutaj pewnej sytuacji. Dług ogromny, bezrobocie, które będzie za chwilę rosnąć, sytuacja gospodarcza bardzo niestabilna. No i w tym momencie Donald Tusk, prawda, idzie sobie robić karierę międzynarodową, gdzie będzie bardzo dobrze opłacany za w zasadzie nic nie robienie. Dla mnie pozostaje jeszcze jedno pytanie. Wobec kogo tak naprawdę ludzie pokroju Tuska czy Buzka są lojalni? Czy wobec tych eurokratów, wobec tych instytucji unijnych, które ich świetnie opłacają za to, żeby popierali właśnie ten eurofederalizm, czy też wobec Polski? Czy też będą bronić i reprezentować interesy Polski? Ja się obawiam, że zwłaszcza Donald Tusk będzie reprezentował interesy biurokracji europejskiej, a w tle to, że coraz mocniejszą pozycję w Europie mają Niemcy i pani Merkel. I tego się boję. Donald Tusk nie zapisze się niczym dobrym, jeżeli chodzi o ostatnie kilkanaście lat w historii Polski. W zasadzie nie sądzę, żeby się mógł pochwalić jakimikolwiek osiągnięciami.
I no to pokazuje również, czym są struktury Unii Europejskiej, że no takich nieudaczników, leni, bierze się tam na jak najbardziej eksponowane stanowiska. I to pokazuje, że no tego typu ludzie są bardzo potrzebni, bo oni są w 100% sterowalni przez tych, którzy tak naprawdę rządzą w Unii Europejskiej. Przykre jest to, że będą moim zdaniem reprezentować interesy jakichś eurokratów, jakiejś biurokracji, i w dużej mierze najsilniejszych państw europejskich, a nie nasze polskie interesy. I proszę Państwa, kończąc już, to, że Donald Tusk odszedł z premiera, to jest pewna ulga, ale to, że został tym szefem Komisji Europejskiej, no to jakby moim zdaniem nie ma się z czego cieszyć. Niestety. Ale cóż, może będzie lepiej. Do zobaczenia.